Nowy Tygodnik Kulturalny. Dzień dobry, a może dobry wieczór. To jest kolejne wydanie Nowego Tygodnika Kulturalnego. To jest już wydanie numer 53. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. No i witamy tych wszystkich, którzy słuchają nas, ale także tych, którzy nas oglądają. Ci, którzy nas oglądają, widzą, że dzisiejszy odcinek odbywa się w takiej wersji trochę w tworzeniu na żywo. Niektórzy za chwilę się w naszym wspaniałym miejscu spotkania, czyli w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy pojawią. Inni będą wychodzili być może w trakcie, ale dla tych, którzy słuchają, mam nadzieję, cały czas to będzie jedna wielka magia spotkania z rozmową o kulturze. A są ze mną Bogusław Deptuła, krytyk sztuki. Dzień dobry, witam. Błażej Hrabkowicz, krytyk filmowy. Dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Jacek Marczyński, krytyk muzyczny. Witam państwa. Niebawem pojawi się też Ola Salwa, chociaż Szymon chciał się przywitać za Olę, więc już proszę bardzo. Dziękujemy ci, że już jesteś. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, to oczywiście podziękowania. Tradycyjnie dziękujemy tym, którzy wspierają nasz program, którzy wspierają nasze rozmowy. Zwracamy się tutaj i do patronek, i do patronów. Bardzo dziękujemy za wpłaty w serwisie Patronite. Oczywiście poprosimy o więcej. Wspomniałam już Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. To jest właśnie to miejsce, w którym spotykamy się regularnie i także zachęcamy do tego, aby sprawdzać, jak wiele rozmaitych atrakcji centrum przygotowuje w przestrzeni filmowej, nie tylko związanej z mistrzem Andrzejem Wajdą. Dziękujemy klubowi Audio w Katowicach oraz niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu. To są nasi stali, wspaniali patroni. Pozdrawiamy was gorąco. Dziękujemy również Joannie Plesnar, Adamowi Abramczykowi, Krzysztofowi Pełce, Jerzemu Nawrockiemu, Ewie Pyrańskiej-Norek, Annie Bukowskiej, Magdalenie Popiołek-Pyć oraz Joannie Strubel. Pozdrawiamy was równie gorąco. To może jakieś takie symboliczne oklaski. Pozdrawiamy. Możecie zwrócić się Dziękujemy. Do kamery. Dziękujemy. Pomachać, pozdrowić tych, którzy są z nami. Zaczynamy dzisiaj od filmu i zanim przejdziemy do konkretnych propozycji, to postanowiliśmy zrobić takiego rozbójnika z Błażejem i podsumować bardzo szybko 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który zakończył się oczywiście uroczystą galą, podczas której poznaliśmy werdykty jurorów. W tym roku pracowały 4 regularne składy jurorskie. Nowością było to, że nagrodę za debiut lub drugi film można było dostać niezależnie od tego, czy film pokazywany był w konkursie głównym, czy w nowym konkursie Perspektywy. To jest konkurs, który zastąpił konkurs filmów mikrobudżetowych i myślimy chyba, że słusznie, prawda? Bo przedtem to było takie ograniczenie dotyczące budżetu, a często okazywało się, że w tej przestrzeni filmów mikrobudżetowych pojawiały się produkcje, które spokojnie radziłyby sobie w konkursie głównym, no i na odwrót. I tak się cudownie złożyło, że Błażej oglądał konkurs Perspektywy, w którym działo się bardzo dużo. Ja oglądałam konkurs główny, towarzysząc też artystom podczas prezentacji w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To może zaczniemy od tego, co zobaczyłeś, bo wiele osób wskazywało, że w Perspektywach działo się naprawdę świetnie i te filmy, niezależnie od ich skali, przynosiły jakieś ciekawe spojrzenie na naszą rzeczywistość, a i też pozwalały odkryć nowych artystów. Tak, ten koncepcja tego konkursu Perspektywy, myślę, że jeszcze wywodzi się z konkursu, który był w Gdyni wcześniej, za czasów Michała Leszczyka, kiedy Michał Leszczyk był dyrektorem artystycznym, czyli konkursu Inne Spojrzenie. To jest wzięte z kanańskiego festiwalu, gdzie jest konkurs Un Certain Regard, gdzie właśnie poza konkursem głównym bardzo często, ale nie zawsze, debiutujący twórcy albo młodzi, ale właśnie niekoniecznie, prezentują filmy, które właśnie z założenia mają nam pokazywać jakieś ciekawe, nieoczywiste spojrzenie. I muszę powiedzieć, że część z tych filmów w konkursie Perspektywy te założenia jak najbardziej spełniło. To jest film, który na przykład wygrał ten konkurs, czyli To nie mój film, Marii Zbąskiej. Rzecz, która jest bardzo rzadka w polskim kinie, czyli udany komediodramat. My nigdy nie byliśmy mistrzami tego gatunku i tej konwencji. Amerykanie myślę, że są. Oni są najlepsi w tym. Ale tutaj mamy film o o kryzysie w związku. Nie wiadomo, czy on się rozpadnie, czy nie. O kryzysie w związku, gdzie para postanawia, że żeby się uratować, to muszą zrobić coś radykalnego. Idą w lutym na plażę i tą plażą chcą przejść 300-400 kilometrów z taką zasadą. Takie magiczne myślenie. Jeżeli nam się uda, tak, to wyzwanie, to będzie odpowiedź na nasze, tak, życiowe problemy. Ale kto wie, magiczne, a może jednak coś tam się udaje w tym filmie, nie będę zdradzał. Natomiast idą te 300-400 kilometrów i nie mogą zejść z plaży, taka jest zasada, którą sobie narzucają.
I ten film, będąc absolutnie serio i inteligentnie mówiąc o tym kryzysie w związku i relacji, jest też jednocześnie lekki i zabawny, zrobiony w bardzo trudnych warunkach, a ogląda się go po prostu fantastycznie, więc na to bym zwrócił uwagę. Zwróciłbym uwagę na film Bartosza Kowalskiego, Cisza nocna, który jest... horrorem, bo Bartosz Kowalski to jest taki reżyser, który konsekwentnie w polskim kinie właśnie działa w gatunku horroru, ale za każdym razem ten horror jest inny i opowiada o czymś innym. Do czegoś innego ten gatunek jest mu potrzebny za każdym razem. I tutaj to jest ostatnia rola Macieja Damięckiego. Film, który wykorzystuje horror, żeby opowiedzieć o przemijaniu, o strachu przed śmiercią, ale też o tęsknocie za miłością. Więc to właściwie tylko te dwa tytuły, bo też nie, wiadomo, nie będę omawiał całego konkursu, nie mamy na to czasu, ale chociażby te dwa tytuły pokazują, jak duża była różnorodność stylistyczna, gatunkowa i dużo różnych wrażliwości artystycznych się spotkało w tym konkursie Perspektywy. Był też film, który uważam za świetny, jest w polskich kinach, ale o którym, jak rozumiem, będziemy mówić za chwilę oddzielnie, czyli Rzeczy niezbędne Kamili Tarabury. Tak, i film sezony, może tylko tak się wtrącę, który też skupia się na parze, tym razem aktorskiej, która niezależnie od tego, jak toczą się ich prywatne losy, spotyka się w kolejnych sezonach w teatrze, na scenie, grając różne role, i tutaj dla tych, którzy kochają właśnie sztukę i to, jak ona się może przenikać z życiem, te elementy ról, napięć ze sztuki łączą się z napięciami życiowymi i też jest to taka kameralna opowieść. I to też film, który się podobał publiczności. Bardzo, tak. Z główną rolą Łukasza Simlata, który w pewnym sensie jest ulubieńcem w ogóle festiwalu, bo też często na festiwalu był nagradzany. Ja oczywiście, skupiając się na konkursie głównym, nie zrecenzuję tego, jak zdecydowali jurorzy i komu przyznano nagrody, chociaż dla porządku przypomnijmy, że Złote Lwy powędrowały do Agnieszki Holland za film Zielona Granica. W zeszłym roku ten festiwal odbywał się z takim znakiem zapytania, dlaczego nie oglądamy Agnieszki Holland Zielonej Granicy, jednocześnie filmu Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta Kobieta z, aby nie pomylić z Dziewczyną z igłą. I rzeczywiście wtedy już Joanna Łapińska mówiła, że... Dyrektorka artystyczna Gdyni, to był jej drugi festiwal, mówiła o tym, że producenci nie zgłosili tych filmów, ale że jest taka umowa, że jeżeli kontekst się zmieni, to zgłoszą. Dotrzymano słowa i rzeczywiście oba te filmy pokazywane były w konkursie. Przypomnijmy, że Zielona Granica w kinach świetnie się oglądała. Już w pierwszy weekend otwarcia, ponad 140 tysięcy osób w Polsce obejrzało ten film i rzeczywiście też te pierwsze pokazy były tuż po zakończeniu ubiegłorocznej Gdyni. No, w tym roku te Złote Lwy, myślę, że to nie tylko za sam film, dołącza do nas po cichutku Ola Salwa. Możesz podchodzić swobodnie, bo powiedziałam, że jesteśmy dzisiaj w takim procesie budowy, także budowania naszego składu w studiu, więc dzień dobry, dobry wieczór, witamy cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A jest zdenerwowana na taksówkarza. Tak. No, deszcz... Nie, na ludzkość, na świat, na deszcz. To dobrze, że przy tym jesteś, bo ja właśnie jestem przy filmie Zielona Granica i Złotych Lwach i też naturalnie w Gdyni, i myślę, że nie tylko w Gdyni, toczyła się rozmowa, czy rok po tym, jak ten film wszedł do kin, zmieniło się cokolwiek w sytuacji, którą opisuję. No nie było tutaj optymistycznych dyskusji, czy też nie ma na ten temat optymistycznych wiadomości. Srebrne Lwy, no to film, który myślę dla wielu osób był po prostu wydarzeniem w kategoriach totalnych, bo chyba dawno nie słyszałam tak wielu osób mówiących o arcydziele i używających innych jeszcze określeń na film skończony, zarówno jeżeli chodzi o jego formę, jak i o treść, jak i też suspens, bo wydaje się, że im mniej wiemy o filmie Magnusa von Horne przed pójściem do kina, tym lepiej dla tego przeżycia filmowego, i to nawet zalecałabym wszystkim, którzy na ten film będą się wybierali. Dziewczyna z igłą. Tak, że Dziewczyna z igłą ich zaintrygowała nagrodami, tym, że jest kandydatką do bycia nominowaną do kategorii najlepszy film zagraniczny. Oczywiście mówię o Oscarach, ale jest kandydatem duńskim, żeby dodać jeszcze smaku. Jednak ten pion realizacyjny tego filmu, kostiumy, scenografia, no i przede wszystkim rewelacyjne zdjęcia Michała Dymka. To jest no, robota absolutnie polskich artystów. Zdjęcia kręcone były w takich lokacjach jak chociażby Bystrzyca Kłodzka, czyli miasto, które oglądaliśmy ostatnio w tych dramatycznych ujęciach dotyczących powodzi. No i sam film, zgodnie z obietnicą, moim zdaniem nie powinien być za bardzo opowiadany, chociaż sam reżyser mówi, że jest to film o aborcji, dziękując za nagrodę, tak też to wskazał. Jednak jest to film historyczny, zrobiony bardzo nowocześnie, nawiązując do klasyki kina. To wszystko się tam bardzo, w mojej opinii już prywatnej, genialnie składa. Bardzo przeżyłam ten obraz. Nie chciałam w ogóle po nim gadać. Także dlatego, że, i tutaj może zrobię taki mały tylko spoiler, ale nie psujący przyjemności, ten film uruchamia
mówię z perspektywy kobiecej, pokłady takie genetyczne doświadczeń, które zbieramy. W moim przypadku od prababci przez babcię, mamę do mojego poziomu, a ponieważ moja babcia jako bardzo mała dziewczynka trafiła do domu sierocego prowadzonego przez siostry zakonne w Krakowie, nie mam do ciebie Szymon pretensji, ale było to w Krakowie, więc scena, w której pojawia się zakonnica w takim kontekście z bacikiem w ręku, no po prostu spowodowała już w moim sercu wybuch. Dużo było w tym konkursie głównym filmów, które dotyczyły oczywiście sytuacji tak bieżącej jak Zielona Granica, jak się okazuje po roku, czyli sytuacji wojny w Ukrainie. Aż 3 filmy. Ludzie Macieja Sisickiego i Filipa Hilleslanda, Dwie siostry Łukasza Karwowskiego, dla mnie bardzo zaskakujący i ważny film z wspaniałymi rolami Karoliny Rzepki i Dominiki Zamojskiej, a także aktorek ukraińskich, których nazwisk niestety nie pamiętam. Także o wojnie w Ukrainie opowiada najnowszy film Damiana Kocura, Pod wulkanem, ale z zupełnie innej perspektywy. Mieliśmy też film dotyczący sytuacji białoruskiej dziennikarki, sytuacji, która jest cały czas w toku, niezakończona. Film powstał, a bohaterka tego filmu, czy też bohaterka na podstawie życiorysu, której ten film został zbudowany, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie mogła go obejrzeć. Oczywiście chcemy, żeby tak się wydarzyło. W każdym razie no to też jest dotkliwa nasza rzeczywistość. Ale były też filmy, które dotykając trudnych tematów przyniosły nam taką niezwykłą energię młodych ekip. I niezależnie od tego, czy Utrata równowagi lub Film Lany Poniedziałek uznamy za już skończone dzieła, czy jeszcze filmy, które wymagają jednak pewnej roboty, to są to filmy tworzone przez młode ekipy. Ekipy bardzo takie pełne fascynacji tym, że można zadebiutować od razu w konkursie głównym, że robi się filmy na tematy ważne, bo mamy tu z jednej strony gwałt, z drugiej strony Me Too. Też tak zatrzymuję się, żeby nie spoilerować, w różnych stylistykach, w różnych gatunkach. Więc coś tam takiego się działo w tym konkursie głównym, że no, nie było z jednej strony pewnie... Nie jestem krytyczką filmową, patrzę na Olę, no ale ja nie umiem tego ocenić, czy to był dobry konkurs, czy niedobry. Na pewno mogę ocenić to w ten sposób, że kilka razy złapałam tam się na różnorodnych przeżyciach i absolutnie nie żałuję czasu poświęconego tym filmom. A do jeszcze jednego filmu z tego zestawu, czyli do filmu Kulej, Dwie strony medalu, wrócimy dzisiaj, ponieważ naszym gościem, uwaga, spoiler, będzie Andrzej Chyra, który jest w tym obrazie słynnym trenerem bokserskim. I tu stawiam kropkę. To była tylko taka właściwie wstępna analiza. Zapraszamy naszych widzów i słuchaczy do dzielenia się wrażeniami. Niektóre z tych filmów już są w kinach, jak film poświęcony KSU, Idź pod prąd. Inne będą wchodziły sukcesywnie w kolejnych miesiącach, więc będziemy do nich wracać z pewnością. A teraz chyba moglibyśmy się, a propos tego mojego wątku dotyczącego młodości, zająć filmem Substancja, bo nie wiem czy... A nie mówimy o rzeczach niezbędnych? A jeszcze chcemy o rzeczach niezbędnych opowiedzieć. To teraz zajmijmy się... Dobrze, to teraz zajmijmy się rzeczami niezbędnymi, a potem jeszcze wskoczymy do świata filmów, które nie były pokazywane w Gdyni, ale zachęcamy do tego, aby zwrócić na nie uwagę. Rzeczy niezbędne to jest film Kamili Tarabury, jej debiut pełnometrażowy. Ona wcześniej robiła krótkie metraże i zrobiła dla Netflixa serial Absolutni Debiutanci. To część z naszych słuchaczy, słuchaczek, widzów, widzek może kojarzyć. Film oparty na motywach reportażu Katarzyny Surmiak-Domańskiej Mokradełko, w którym to właśnie Katarzyna Surmiak-Domańska jedzie z kobietą, która była wykorzystywana seksualnie przez ojca w dzieciństwie, do matki tej kobiety i jest taką akuszerką procesu, który ma na celu skłonienie tej matki, żeby przyznała się do tego, że wiedziała o tym, że jest też współwinna, że nie obroniła jej. Historia bardzo ciekawa, bo ta kobieta napisała książkę pod pseudonimem, a potem jednak uznała, że chce ujawnić swoją tożsamość, pojechała do swojego rodzinnego miasteczka i pod swoim nazwiskiem zorganizowała spotkanie autorskie i wszyscy się dowiedzieli, że to o nią chodzi. Na motywach tego reportażu scenariusz napisały Kamila Tarabura i Katarzyna Warnke, która też zagrała jedną z dwóch głównych ról, drugą gra Dagmara Domińczyk, polska aktorka, która głównie gra w Stanach Zjednoczonych, znana chociażby bardzo dobrze fanom Sukcesji i nie tylko. Film, który uważam za świetny, on jest w kinach, bardzo polecam i jakbym miał krótko go podsumować, to powiedziałbym, że czytając opis tego filmu, że jest to film o rodzinnej traumie, o traumie z przeszłości, można sobie wyobrazić taką schematyczną narrację, że następuje konfrontacja z tą traumą, ona się pogłębia, 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 dochodzi do jakiegoś momentu katarzis, kulminacji i coś tam się dzieje. Ten film kompletnie nie idzie tą ścieżką. To znaczy jest bardzo nieoczywisty, traktuje ten temat z zupełnie innej perspektywy. Właściwie opowiada bardziej opowiada oczywiście o tej tragedii wielkiej i o tych zniszczonych relacjach rodzinnych, ale opowiada też o relacji tych dwóch
kobiet zaskakującej. O tym, co ta sytuacja daje też tej dziennikarce. Też wiem, że Katarzyna Surmiak-Dumańska bardzo się ucieszyła, że ten film realistycznie pokazuje reporterkę właśnie, że i jej pracę, która gdzie ta granica między profesją a własnymi emocjami bywa czasami bardzo cienka i zamazana. I ten film przede wszystkim też kompletnie zrywa ze stereotypem ofiary. Ta postać, którą gra Katarzyna Warnke, rzuca też nam wyzwanie jako publiczności. Ona się w ogóle nie zachowuje tak jak stereotypowa ofiara. Ona jest emocjonalnie bardzo rozchuśtana, ma bardzo wybujałą seksualność, co oczywiście też jakoś być może jest związane z jej przeżyciami. I to jest film, który właśnie mówi o tych zjawiskach, stawia nam wyzwanie, pyta nas, jak my patrzymy na ofiary i co my rozumiemy przez słowo ofiara. Jest też zrobiony z dużą dozą wrażliwości i czułości i inteligencji. Naprawdę moim zdaniem świetne kino i tu stawiam kropkę. W ogóle film nawet nie o traumie. To nie należy mówić, że to jest film o traumie. To jest film o wrażliwości kobiet. Zgoda. I bardzo różnych kobiet, bardzo różnie portretowanych, bo nie mówimy tu już też o matce tej dziewczyny molestowanej przez ojca, która też jest zupełnie inna niż stereotypowa kobieta kryjąca przestępstwo swojego męża. Dodam tylko, że też to świetna też jest rola pewien rodzaj wrażliwości kobiecej pokazanej właśnie w tym filmie. Także tu raczej oczywiście to jest jakiś taki coś, co konstruuje akcję, ale ciekawie jest patrzeć na te trzy różne kobiety, bardzo różne i jak się ich portrety rozwijają. I myślę, że to jest świadczy o jakiejś precyzji reżyserskiej Kamili Tarabury, prawda? Że to jest film, w którym one są świetnie poprowadzone. I dodajmy jeszcze, że Kamila także współpracowała przy Zielonej Granicy, więc można powiedzieć, prawda, że szkoliła się, czy też szlify zdobywała pod okiem mistrzyni. Dokładnie, zgadzam się z Jackiem i właśnie z tych wyżej wymienionych powodów to jest bardzo nieoczywisty film i tu dodam, bo wszedłem ci w słowo, ale chciałem podkreślić, że jest ta trzecia świetna rola właśnie Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik w roli matki i to jest naprawdę film, który warto zobaczyć, a już jest w kinach, zachęcam. Kiedy tak mówiłeś, to od razu pomyślałam sobie o wszystkich filmach z konkursu głównego, których nie wspomniałam, a bardzo mi żal, ale wiem, że mamy przed sobą zadania, więc biegniemy teraz w stronę filmu, który już z takimi super z jednej strony recenzjami przyjechał do nas ze świata. Mówię o filmie Substancja, już teraz swobodnie. Z drugiej strony widzę, że ten film bardzo dzieli publiczność. Niektórzy nie rozumieją jego formy, inni są w niej zakochani, więc co jest najważniejsze, żeby do kontaktu z Substancją przystąpić oraz gdzie taką substancję zdobyć? Tak, rzeczywiście udało mi się trochę odmłodnieć. Także dzięki temu, że obejrzałam film Substancja, który jest bardzo odświeżający. Ja jestem akurat po tej stronie zwolenników tego filmu, który po raz pierwszy był pokazany na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz, ale był też, mam takie wrażenie, na podstawie relacji czy tak zwanych przekazów medialnych, jednym z najbardziej dyskutowanych tytułów. Bardzo dużo uwagi zostało poświęcone Demi Moore, która gra jedną z dwóch głównych ról, gra właśnie tą osobę, której lepszą wersją chce się stać. Wiem, że to zdanie nie ma takiego wielkiego logicznego sensu, natomiast jest ono absolutnie uzasadnione w jaki sposób jest prowadzona narracja w tym filmie, że pierwsza wersja i lepsza wersja siebie tak naprawdę są jedną osobą i tutaj dochodzi do takiego rozdwojenia. A o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że aktorka, celebrytka, którą gra właśnie nasza Demi Moore, jest uznana za producentów, oczywiście mężczyzn i równolatków, za zbyt starą, żeby się podobać widzom. I zostaje zwolniona z pracy. W międzyczasie dowiaduje się, że jest właśnie coś takiego jak ta tytułowa tajemnicza substancja, dzięki której może być młoda. Wygląda to jak na taką mroczną baśń, jak na takie życzenie, które spełnia dżin z butelki, ale jak wszyscy wiemy, baśnie mają to do siebie, że często coś w nich nie idzie tak, jak bohaterka by sobie życzył i właśnie tak samo jest tutaj w filmie Substancja. Co idzie nie tak i jak się z tego wykaraskać, to bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, żebyście sami się przekonali, co warto wiedzieć przed tym filmem.
fabuła jest, podejrzewam, najmniej istotnym tym elementem, że reżyserka kocha kino, ma swoich mistrzów. Wśród tych mistrzów są takie nazwiska związane z kinem gatunkowym jak John Carpenter, David Lynch, Brian De Palma, tutaj przede wszystkim film Carrie na podstawie Stephena Kinga. Jest cytowany Stanley Kubrick w bardzo ciekawy, nieoczywisty sposób. Jest tak się z ekscytacji zaczęłam się tutaj jąkać, ale rzeczywiście część przyjemności odbiorczej tego filmu polega właśnie na robieniu listy tych nazwisk, znajdowaniu cytatów. To, co chciałabym wam powiedzieć, że to jest niesamowita taka podróż, bo ten film jest taki, bym powiedziała, zrobiony pod linijkę. On wygląda na taki pełen fantazji, pełen kolorów, natomiast jest absolutnie zaplanowany co do sekundy. Tutaj myślę, że Gaspar Noé i jego obsesja kontroli na punkcie tego, jak film wygląda, jest dalekim kuzynem tej substancji. To, do czego zachęcam, to żeby usiąść w kinie, kompletnie wyłączyć wszystkie oczekiwania, wyłączyć myślenie, po prostu dać się porwać tej niesamowitej baśni surrealistycznej, surrealistycznemu snu, koszmarowi. O co w tym chodzi, to sobie każdy może doczytać. Dla mnie to jest film o tym, że wszystkie historie zostały już opowiedziane i oczywiście Oscar Wilde z Dorianem Grayem tutaj są takim pięknym adresem i że to kompletnie nie zawsze o to chodzi, żeby być i pięknym, i perfekcyjnym, i żeby zatrzymać ten czas, tylko żeby go nie tracić. A myślę, że czas spędzony na obejrzeniu substancji 2,5 godziny nie będzie czasem stracony, będzie czasem bardzo, bardzo, bardzo przyjemnym i mam nadzieję, że osoby, które obejrzą ten film, potem nie będą pisać do nas na Facebooku. No właśnie, bo jest tam trochę hardkorowych scen, no powiedzmy wprost, no są takie sceny, które nie mogą... A jak nie? To tak, to za chwilę opowiemy całość. Tak żartuję, to rzeczywiście jest to film wizualnie wymagający, kontrowersyjny, nie jest to, kiedyś się mówiło, to nie jest film dla osób o słabych nerwach. Rzeczywiście. Nie jest to kobiece kino, ha, 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 to no za paradoks. To jest kino gatunkowe, no bracia Grimm już to wszystko opowiedzieli. To jeszcze dodajmy. To jest film o kobietach, ale nie dla kobiet. Jeszcze ale się już nakręciła kobieta, więc... Że w roli Sue pojawia się Margaret, ale niestety nie wiem, jak dobrze wypowiedzieć jej nazwisko. Margaret Qualley, czyli córka Andy McDowell. Tak, a ja dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz, że ten film, że widać w współczesnym kinie bardzo ciekawy trend w ogóle w szeroko pojętym gatunku horroru, no bo to jest, ten film czerpie bardzo z podgatunku body horroru, czyli właśnie tego podgatunku horroru, który... Cronenberg, to jest to nazwisko. No właśnie, bo do niego zmierzałem, bo to jest podgatunek horroru, który rzeczywiście bardzo się skupia na ciele i to ciało rozrywają twórcy i twórczynie tego gatunku, scalają na nowo, robią z nim różne rzeczy, żeby też to ciało staje się metaforą i alegorią bardzo często. I ewidentnie mamy nowy nurt w tym body horrorze, nurt kobiecy właśnie, bo to jest Julia Ducournau, która zrobiła Mięso i Titan, które bardzo z body horror, obracają się wokół konwencji body horroru. Teraz właśnie Substancja. To są kobiety, reżyserki, które bardzo jakby bazują na Cronenbergu, no bo on jest tym guru body horroru, ale biorą z Cronenberga i z tego gatunku to, co jest im potrzebne i kręcą swoje własne autorskie wersje tej konwencji, bardzo właśnie oparte na, bardzo często oparte na kobiecym doświadczeniu i opowiadające o nim. I to jest ciekawy trend we współczesnym kinie i w ogóle w horrorze. To ja się wszystkimi kopytkami podpisuję. Substancja na pewno jest takim filmem, który trzeba zobaczyć, a potem można o nim gadać, a ja jestem bardzo na tak. To co, przechodzimy do Andy'ego Warhola i do filmu Amerykański Sen? Ja byłem przerażony tym filmem trochę i zaraz być może odbiór krytyka sztuki będzie inny, natomiast mój był dość jednoznaczny. Po pierwsze nie wiem po co, po drugie jest to fantastyczny film o tym, jak nie robić dokumentów, które są stronnicze, zmyślone i opowiadają jakąś historię nikomu niepotrzebną i trochę zmyśloną. To, że był z biednej imigranckiej rodziny Andy Warhol z Pittsburgha, wszyscy wiedzą i wiedzieli. My nie poznajemy żadnych jego najbliższych relacji czy współpracowników, tylko pociotki jakiegoś pana, który z
z ikonostasem w tle, ale w Ameryce, nie w Słowacji, ubrany w moro, opowiada o jakieś farmazony, absolutnie o Andy Warholu, a później no jest gorsze, czy farmazony, odtwarzana bardzo spekulatywnie, powiedziałbym, historia, chociaż historia to też dużo powiedziane, jakaś ględźba o jego korzeniach i w tym dokumencie, który nie jest krótki, nie wiem jakim cudem nie pada magiczne słowo ani razu na EU. To znaczy dowiadujemy się, że Andy Warhol się urodził gdzieś tam na Słowacji i że był grekokatolikiem, podobno bardzo religijnym i kochającym swoją mamusię, co też nie jest żadną nowością. Natomiast to, co jest wiedzą powszechną od wielu lat, mianowicie to, że Andy Warhol jest amerykańskim artystą łemkowskiego pochodzenia, w tym filmie jest jakimś absolutnym cudem przemilczanym, mimo że ten film jest o jego korzeniach na Boga Ojca. Natomiast ten film nie był dla mnie straconym czasem, bo przemyślałeś całe życie. Go, po tym wstępie zaskakujące stwierdzenie. Oglądając cały czas, myślałem sobie, jak fantastycznie byłoby zrobić film o słowackiej recepcji Andy Warhola. Dziś tam zresztą pan prezydent Fundacji Andy Warhola, rzeczony pan w Moro, mówi, że podobno pod wioseczką, w której się urodzili jego rodzice, stoi tablica pamiątkowa, którą my widzimy w filmie i stoi, jest ona nagrana. Znaczy jest muzeum. Jest czymś absolutnie mitycznym po drugiej stronie oceanu. Jak gdyby te światy są od siebie tak spektakularnie oderwane, to znaczy świat pittsburskich pociotków Warhola od słowackich strażników jego no nie tamtejszej, co tu dużo mówiąc, spuścizny, i ani jeden, ani drugi ze światów nie mają nic wspólnego ze sztuką Andy Warhola. No ja uważam, że ta historia miała prawo zaistnieć. Ja daję Słowakom prawo do mówienia o tym, że... Oczywiście, że tak, bo ja też się wychowałem na książkach, gdzie mały Frycek stworzył swoją artystyczną tożsamość, ale... nad brudną rzeczką utrata. Słuchaj, mimo, że wiemy... ja patrzę na to zupełnie inaczej niż ty. Jestem historykiem sztuki. Nie widzę tam jakichś takich totalnych, jak mówisz, zmyśleń. To, że dziadkowie opowiadają rzecz ze swojej perspektywy, to jest ich dziadkowe prawo. Znali jakiegoś tam, znali matkę, znali ciotkę, znali kogoś. To jest, słuchaj, to jest taka historia, która po pierwsze jest oczywiście za długa, no to wiadomo, ale ona ma prawo zaistnieć. Ja przyznaję panu reżyserowi Sliwce prawo do tego, żeby nakręcić ten film, który nie jest filmem dobrym, to też mam prawo powiedzieć. Natomiast jest jakoś ciekawym filmem. Okazuje się, że żyją właśnie jeszcze jakieś te pociotki, o których mówimy tutaj, które coś słyszały o jakimś mitycznym wujku Andym, czy tam raczej właściwie nie wujku, tylko kuzynie, czy jakoś tak. No wiesz, słuchaj, ja uważam, że pozbieranie takich paprochów ma swoje znaczenie. Czyli traktujemy ten film w kategorii ciekawostki, tak? Jestem za Bogusiem. Rzeczywiście, znaczy wadą tego filmu, że on chce powiedzieć wszystko. Chce powiedzieć o korzeniach, o rodzinie, o Słowacji, o Ameryce, o amerykańskim śnie, który się realizuje przez w rodzinie Warholów, i jednocześnie pokazać, jaki on był artysta, jakie miał etapy twórczości. I to jest po prostu... Trzeba było się na coś zdecydować, żeby ten film był zwartą opowieścią. Albo o jednym, albo o drugim. Tak, ale ja jest przyznaję, takie powiedzenie, którego nie zacytuję. Przyznaję prawo do opowiedzenia tej historii. I ja uważam, że oczywiście on nie jest dobrze zrobiony, no, bo to różnie się udaje albo się nie udaje, ale jest prawo do przypomnienia tego, że matka była naprawdę... To postawmy tutaj kropkę. Proszę was, proszę, bo jeżeli dajemy temu filmowi nieudanemu prawo do zaistnienia, to już właśnie zaistniał. Przejdźmy do filmów, które chcemy pochwalić. Jest opowiedziane w ja, właśnie fałszywej strażnicy jego spuścizny, bo tu mam wrażenie, mieliśmy do czynienia z całą masą takich osób. A fakt, że łemkowszczyzna się tam nie pojawia z imienia i nazwiska. Biografia filmowa jest trudną formą. O, nawet w filmie dokumentalnym. Dobrze, że to, patrząc na Olę, zapytam się, czy chcesz jeszcze powiedzieć nam o jakimś filmie, czy może jest to film Le Joker? Le Joker. Le Joker. Jeśli można, ponieważ to jest film, który oczywiście miał prawo zaistnieć, tylko dlaczego zaistniał przed moimi oczami przez 2,5 godziny, ja tego nie rozumiem. Aż tak? Jest to... Ale cieszę się, że jesteśmy tak łaskawi, że dajemy prawo różnym twórcom na szczęście, i filmom, żeby zaistnieć. To bardzo ważne. Uprzywilejowani, siedzący w suchym pokoju ludzie. Tak, oczywiście mówię to z pewnym przekąsem. Jest to film, co do którego nie jestem w pełni przekonana. Powiem tylko, że Joker, który powstał 5 lat temu,
który miał być zupełnie w innej konwencji opowiedziany, czyli w ogóle nie w tym rozszerzonym uniwersum DC Comics, miał nawiązywać do takiej mroczniejszej serii powieści graficznych o Batmanie, nie miał się w ogóle doczekać kontynuacji. To miała być zamknięta opowieść, która była bardzo spełniona i mam wrażenie, że to trochę tutaj wychodzi, że jednak opowieść o Jokerze granym wspaniale oczywiście przez Joaquina Phoenixa, na tyle, na ile mam materiał do grania, jest prowadzona na siłę, no bo co może się dalej wydarzyć z osadzonym? Może go czekać proces, albo może uciec z więzienia. Tutaj jest wspaniały dodatek w postaci Lady Gagi. Rzeczywiście ona bardzo ożywia ten film. Niestety nie na tyle, żebym mogła z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest to absolutnie pozycja obowiązkowa. Raczej jest to film dla fanów Lady Gagi. Dopiero w kolejnej kolejności. Widzicie, teraz ja mam folii adu w głowie. W drugiej, czy może dalszej kolejności fanów Jokera, jest to taki, powiedziałabym, wysilony, złożony z kilku różnych gatunków. Jest to taki musical, ale z przymrużeniem oka, potem jest to film sądowy, ale no, brzmi to jak najgorzej. Znaczy, no, na pewno na to nie pójdę. Znaczy, to jest musical z przymrużeniem oka. To jest rzecz, której uratować się nie da chyba jednak mimo wszystko. I nawet stańczyk Jana Matejki nie pomoże, chociaż próbowano w ten sposób ratować ten film w Polsce, ale... Właśnie, dokładnie to była ta polska dywersja, ale może faktycznie nie rozwodźmy się, bo ci, którzy kochają Jokera, kochają Lady Gaga, i tak pójdą. Natomiast chciałabym odnotować wspaniałą muzykę Hildur... Agnieszko? Hildur Guðnadóttir. Ale to był zły akcent. A tak to ja, bardzo tak, zły. To ja potrafiłam próbowałam powiedzieć. Udawać. Nagrodzona w Wenecji za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Rzeczywiście to jest dowód na to, jak muzyka filmowa potrafi uratować film dla niedocelowego widza. Ja tylko dodam, że również nie jestem fanem pierwszej części, bo uważam, że Todd Phillips to jest reżyser, który w tej pierwszej części pozoruje głębię. I on się odwołuje do kina Martina Scorsese, bo to jest jawne odwołanie i do Taksówkarza, i do Króla Komedii, ale jednocześnie to jest, strzela sobie w tym stopę, bo pokazuje, jak bardzo nie jest Martinem Scorsese. Więc dla mnie to wszystko i w tym pierwszym filmie dużo tam było takiej pozorowanej głębi i bardzo topornej narracji, która próbuje udawać, że jest czymś przełomowym, więc w ogóle nie jestem fanem tego twórcy, tak tylko zaznaczę. Słuchajcie, to może wskoczymy do teatru i to w ogóle takie zaproszenie jest ale ciekawe. Czy ja mogę jeszcze jedną złośliwość, bo tutaj Błażej... Oczywiście. Tak mnie natchnąłeś. Bardzo wielu reżyserów myśli, że są Martinami Scorsese i tak wielu nim nie jest. Bo jest tylko na jeden. Szczęście. Bo jest tylko jeden Martin Scorsese. Tak, na szczęście dobra. Jest jeden, tak. Chociaż im substancja. Ja mógł... Nowy tygodnik kulturalny. Połączę świat filmu ze światem monodramu Agnieszki Przepiórskiej, o którym chcemy opowiedzieć. To jest w ogóle bardzo gorąca sprawa, bo właściwie próby generalne i premiera tego wydarzenia artystycznego tuż przed naszym nagraniem miała miejsce i mimo braku Jacka Wakara w naszym gronie zdecydowaliśmy się opowiedzieć ze względu na wagę tego wydarzenia. Może Szymon wypowie się za Jacka. Wiele osób oglądających film Simona Kossak w Gdyni, film Adriana Panka, mówiło, to byli ci, którzy nie lubili tego filmu. Ja akurat bardzo ten film lubię i bardzo mi się podobał, że trzeba obejrzeć monodram Agnieszki Przepiórskiej o Simonie, bo to jest dopiero coś. W tym przypadku nie oglądamy historii Simony Kossak. W tym przypadku Irena K. z ulicy Opaczewskiej odzyskuje głos. Kto jako pierwszy? No to może ja, ponieważ mieszkałem obok ulicy Opaczewskiej i wychowałem się na Ochocie i jestem jakby z urodzenia, głupie słowo, ochocianinem. To jest taka historia, która była ukrywana, znaczy była absolutnie pomijana. To znaczy nie to, że nie była znana. Nie chciało się o tym mówić, ponieważ to okrucieństwo, które miało miejsce na tak zwanym Zieleniaku, który dopiero niedawno przestał istnieć, zabudowany. Przepraszam. Targowisko, największe targowisko na Ochocie, znaczy takie miejskie.
było świadkiem potwornych zbrodni dokonywanych przede wszystkim na mieszkańcach Ochoty, ale nie tylko, również po prostu na warszawiakach, których spędzano tam. Był to taki obóz filtracyjny, no czy jakoś tak. Dochodziło tam do potworności, dochodziło tam do gwałtów, dochodziło tam do upiornych morderstw. O tym jest ten monodram Przepiórskiej. Przepiórska, która jakby od jakiegoś czasu specjalizuje się właśnie w tego typu przedstawieniach jednoosobowych, ale ona rzeczywiście czasami potrafi taką polifoniczną, że tak powiem, stworzyć rolę. Jest kilkoma postaciami naraz. To jest tekst, który jest może odrobinę za długi, ale może to tylko ja tak to czuję, któremu towarzyszy naprawdę bardzo przejmująca i taka kompletnie niejednoznaczna realizacja filmowa, no, wideo zrobiona przez Krzysztofa Garbaczewskiego. Niezwykła zupełnie. To naprawdę można byłoby pokazywać jako osobną całość. Właściwie to zasługuje na to, żeby funkcjonować jako osobne dzieło sztuki. Bardzo tutaj Krzysztofowi gratuluję, bo zupełnie mnie zaskoczył tym, z taką swoją umiejętnością. No i oczywiście ta rola, która jest rolą no, potworną, która wydaje mi się, że po prostu wymaga od Agnieszki Przepiórskiej wygenerowania takiej potwornej dozy siły, energii i jakiejś determinacji, że właściwie trochę trudno o tym rozmawiać w sposób taki, prawda, tutaj przy naszym tygodnikowym stoliku. Widziałem osoby płaczące, widziałem osoby wychodzące, to też, ale to jest takie przedstawienie, które, znaczy wiecie, trudno o tym gadać tak sobie tutaj po prostu na zimno. Albo ktoś w to wchodzi i przeżywa i jest to dla niego jakiś nowy rozdział. No i właściwie nie wiem, czy katarzys, cholera, zrzucenie takiego potwornej dozy jakby przemocy, też takiej wiedzy, której nie mieliśmy przed chwilą, prawda? Bo to jest zebranie takich jakichś archiwalnych tekstów, które mało funkcjonowały w obiegu kulturowym czy historycznym, no powoduje, że troszkę jesteśmy przytłoczeni, tak bym ja powiedział. Znaczy, to jest dla mnie przykład tego, że rzeczy najprostsze potrafią najsilniej przemawiać, bo mamy do czynienia z 75 mniej więcej minutowym monodramem w wykonaniu jednej aktorki, która opowiada swoją okropną traumę, która zostaje w niej na całe życie i jest jednocześnie kobietą dojrzałą, właściwie no, tą powstanką mającą w tej chwili lat 80 parę, prawie 90, jest jednocześnie tamtą dziewczyną, ona miała 11 lat, kiedy znalazła się na tym zieleniaku i była przez najbliższych chroniona, żeby nie została zgwałcona, prawda? Bo to było normalne, że 11-letnie dziewczynki tam własowcy gwałcili. Jednocześnie z kobietą, która potem w tym wszystkim żyje. Ciekawe, w każdym filmie o Ukrainie w tym roku w Gdyni dokładnie to samo robili rosyjscy żołnierze. Dzieci, dziewczynki, dorosłe kobiety. Także no to jest po prostu taka przejmująca lekcja i teatru, i historii. Ja bym dodał do tego też Cezarego Duchnowskiego, który zrobił ścieżkę dźwiękową do tego i zgadzam się absolutnie z Bogusławem, że Garbaczewski to co stworzył Garbaczewski, jest wartością samą w sobie, bo niby nawiązuje do powstania, ale jednocześnie jest czymś absolutnie samodzielnym. I na koniec już tylko jedno zdanie, czy dwa zdania istotne. Znaczy, to tak się złożyło, że 80. rocznicę powstania gdyby jako klamrę otworzyły i zamknęły historię kobiet. Dlatego, że chciałbym również bardzo polecić naszym słuchaczom i widzom. Jest dostępny już na Opera Vision zapis takiej opery Site Specific zrobionej na 1 sierpnia na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Takie nocne widowisko Krystiana Lady, też właściwie którego bohaterkami nazywa się to Dark. Bohaterkami tego też są powstanki warszawskie, ale ujęte w takim również wymiarze symbolicznym. Bardzo ciekawe, oryginalne. Proszę znaleźć sobie Opera Vision z platformy streamingową. Jeśli ktoś ma ochotę, niech to obejrzy. Ocalone, czyli monodram Agnieszki Przepiórskiej. Nie wspomnieliśmy chyba o Maji Kleczewskiej, która wyreżyserowała ten monodram, więc także ją tutaj chciałabym podkreślić. Dom Spotkań z Historią wyprodukował ten monodram i to jest taka właściwie bardzo duża prośba, żeby się śpieszyć, ponieważ on jest do 12 października zaplanowany. Jest grany w budynku Pasty. No to dla Warszawy i dla historii powstania także bardzo ważne miejsce i wszelkie informacje oczywiście dostępne
dostępne są w sieci. Myślę, że wystarczy wpisać tytuł Ocalone i już te informacje poprowadzą nas do domu spotkań z historią i także do możliwości obejrzenia. A gdyby ktoś nas usłyszał przed 6 października, czyli właściwie posłuchał nas tuż po premierze, to może jeszcze wziąć udział w wydarzeniu specjalnym, czyli z jednej strony to będzie możliwość obejrzenia przedstawienia, ale z drugiej strony debata, która będzie miała miejsce w sali gimnastycznej 22 Liceum Hugona Kołłątaja przy ulicy Grójeckiej 93. Ten adres jest tutaj super istotny. No tak, to jest właśnie ten taki ważny moment. Ja niestety nie zdążyłam jeszcze zobaczyć tego monodramu, ale to jak dzwoniliście i mówiliście, że koniecznie musimy to włączyć do programu natychmiast, to rzadko, szczerze mówiąc, zdarza mi się, żeby tak wiele osób było tak zafascynowanych i z takim poczuciem misji, że trzeba natychmiast opowiedzieć. Nowy tygodnik kulturalny. Przechodzimy do literatury? W końcu. Król Warmii i Saturna Joanny Wilęgowskiej na początek, a zaraz po Królu Sierpień Pawła Sołtysa, bo te dwie książki się dobrze razem opowiada i się rymują na bardzo wielu płaszczyznach, wydaje mi się. Joanna Wilęgowska, powiem to od razu, ta książeczka, najpierw o niej usłyszałem, nie wiedząc o niej nic, znając tylko tytuł i sobie pomyślałem, aj, to będzie jakieś autobiograficzne, eseistyczne, oniryczne opowiadanie o Warmii, bo nie będzie to poważny i sążnisty esej historyczny, z którego się dowiemy wszystkiego, czego powinniśmy się dowiedzieć o Warmii. I nie wiedząc wiele o tej książce, sięgnąłem po nią i przeczytałem ją w jeden wieczór, po czym fragmenty jej czytałem na głos różnym osobom o bardzo różnych metrykach. Na przykład czytałem swojej 20-letniej córce fragmenty, które mi wydały się bardzo zabawne. Ona powiedziała, tato, przecież jest to dojmująco smutne i wydaje mi się, że to jest dobry komentarz do tej prozy, która mnie absolutnie zachwyciła. Znaczy nie spodziewałem się czegoś tak fantastycznego. Jest to rzeczywiście autobiograficzna opowieść o Warmii, ale o relacji dorosłej córki z Warmiokiem, z Siegfriedem, ojcem, który mieszka na zamkowej wieży, ta wieża ma 11 pięter, o ile dobrze pamiętam, z... Tak jest, 11 potwierdzam. 11 pięter z wielkiej płyty i stamtąd ogląda warmińskie wschody i zachody. Ma całą masę map za sobą przedstawiających Warmię i berło w postaci, czy berła liczne w postaci pilotów do telewizorów i innych urządzeń elektronicznych. I jest to książka opowiedziana, znaczy jest to postać opowiedziana w sposób fantastyczny, ten ojciec. I myślę, że takich królów, jak tu siedzimy, tudzież księżniczek, spotkaliśmy mnóstwo, a to warmioków, a to lwowioków, a to ślązoków, a to innych ludzi, którzy obsesyjnie zanurzali się w swoich mało ojczyźnianych tożsamościach i jako dzieci często byliśmy, wydaje mi się, regularnie pod urokiem takich postaci. Tu oczywiście ta postać jest przełamana wiekiem i chorobami, które z nim przychodzą. Najfantastyczniejsze w tej książce, poza właśnie takimi przełamaniami stylistycznymi, które Wilęgowska świetnie wykorzystuje, jest też to, że ona przy całym dystansie, przy całym dystansie do ojca i jego królowania, ona siebie widzi jako księżniczkę i spadkobierczynię Warmii, którą zaraz w posiadanie weźmie wraz z całą masą nikomu niepotrzebnych ojcowskich kolekcji, które w zamczysku zalegają. I nie wiem, jak wy to czytaliście, ale ta opowieść o tożsamości, o warmińskości jest bardzo istotnym, ale takim tłem graniczącym na ornamentyce dla mnie. Można by zamienić to czymkolwiek innym. Oczywiście ten egzotyczny koloryt jest tutaj absolutnie uroczy, też w postaci językowej, bo ten język warmiński, który się tu pojawia, z którym pewnie część spora czytelników będzie po raz pierwszy miała do czynienia, jest fantastyczną wartością dodaną, ale jednak wartością dodaną, bo Wilęgowskiej się udało stworzyć świetną rzecz. No, słuchaj, powiedziałeś tyle, że właściwie
bo nic nie można do tego dodać, bo rzeczywiście jestem też wielkim fanem tej książki. Ja może dodam tylko jedną rzecz, że na tle wielu innych takich publikacji, bo się ukazało sporo o tych małych ojczyznach, ta teoretycznie nie mówi wiele, bo nie jest wykładem takim historycznym, faktograficznym, a jednocześnie mówi szalenie dużo. Szalenie dużo poprzez detal, poprzez drobiazg, poprzez pojedyncze słowa tej, poprzez jakieś okruchy wspomnień, jakieś zdjęcia. I z tego się układa rzeczywiście pełna historia tych warmijaków, tych, których autorka, jak sama mówi, jest jedną ze 167, którzy się dzisiaj przyznają do takiej tożsamości. Tak, i to, ta forma literacka rzeczywiście tutaj jest wartością istotną. No pełne panowanie nad tekstem, nad przebiegiem tej narracji, wciągające, bardzo poruszające, wymyślone, może niewielkie, ale super jakieś takie smakowite. Świetny pomysł, przeprowadzony, konsekwentny, powtarzający się jakby cały czas, ten zamek wraca i tak dalej. Zaskakująco wciągająca, świetna lektura. Tak, bo rzeczywiście ona pozytywnie odstaje, bo tych opowieści, jak słusznie zauważyłeś, było sporo i będzie sporo i wydaje mi się, że dobrze. Mnie ta książka zachwyciła, przepraszam, że jeszcze to dopowiem, ale nawet okładka, która jak sprawdziłem jest autorstwa Alicji Biały, jest po prostu super i sama w sobie wzruszająca, z sylwetką młodego, dziecięcego króla, który się w warmińskiego jeziora, wodach odbija. Ale powiedziałem, że ta książka trochę mi się rymuje z Sołtysem i rymuje się na pewno, no bo u Sołtysa też jest detal, jest tego detalu bardzo dużo, on się w nim grzebie i to też jest książka, która z Wielęgowską ma to jedną rzecz wspólną. One obie też mi przywodzą na myśl książkę sprzed lat już Aleksandra Kaczorowskiego, Ballada o kapciach, o tym jak ulotnymi samoróbkami są nasze, wydawałoby się, historyczne tożsamości. Szczególnie te tożsamości, które tworzymy z jakichś takich okruchów niepamięci, tak? Bo nie wszystkich nas przodkowie czy antenaci stanęli na pomnikach, wręcz przeciwnie. Więc rzeczywiście z okruchów próbujemy sobie siebie i własne historie rodzinne jakoś opowiedzieć, co bywa trudne, bywa wręcz niemożliwe i lepimy je jak możemy. No muszę ktoś zapytać, czy jest w naszym gronie teraz ktoś, kto ma przodka na pomniku, w sensie zasłużył sobie... Nie. Zwracamy się do naszych słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli ktoś słucha nas lub ogląda, kto ma przodka lub przodkinie na pomniku, co rzadsze, zdecydowanie rzadziej się zdarza, kobieta na pomniku, to proszę napisać ze zdjęciem pomniku. I Sołtys wręcz to nazywa expressis verbis w pewnym momencie, pisze, zarzucając sam sobie, stare zdjęcia widzisz i książki, a nie świat, po czym odpowiada, na taki świat mnie stać. I rzeczywiście Paweł Sołtys biega po tej swojej, bardzo swojej Warszawie w sierpniowym upale, który to sierpień jest tak melancholijny, jakby był końcem listopada wręcz momentami. I opowiada o przeczytanych książkach, napotkanych ludziach, momentami robiąc rzeczy w języku, które wydawałoby się już nie przystoi w XXI wieku, a jednak wychodzi z tego obronną ręką, wydaje mi się. Ewidentnie się pewnych gestów literackich nie boi, których inni by się przestraszyli. Ja muszę przyznać, że tak jak wzruszałem się wielokrotnie, jednocześnie uśmiechając się szeroko, czytając Wielęgowską, to tak nie spodziewałem się tego, że się wzruszę czytając Sołtysa, a jednak tak się stało. Nie, no to wiadomo było, że będzie wzruszająco, że będzie poetycko, że będzie niezwykle malarsko, że to są właściwie gotowe obrazy. Ten jego tekst jest taką prozą właśnie podszytą właśnie poezją. To jest znakomicie kunsztownie napisane, kunsztownie wymyślone, wyreżyserowane. To jest znakomity po prostu pisarz, który panuje całkowicie nad swoim warsztatem. Ja właściwie go bardzo podziwiam, że po prostu umie właśnie z takich, no tutaj już raz to powiedziałem słowo paprochów, no tylko tutaj te paprochy mają większy sens, stworzyć jakąś taką niezwykłą historię, bardzo personalną i bardzo wzruszającą. A przez to, że personalną, to wydaje mi się, że trafiającą dla wszystkich.
do wszystkich. Tak mi się zdaje. Koś Paproszki, poruszają ci we mnie same skojarzenia filmowe. Takie. Poczekaj, to jeszcze skomentuję to, co powiedział Boguś słowami autora, bo wydaje mi się, że one są trafne. Słowem. Dawne próbowało przebić się do mnie. Różne dawne. Takie, które pamiętałem, takie, które mi opowiadano i takie, o którym nie wiedziałem zgoła nic. I to wydaje mi się, że mówi dużo o Sołtysie i o Wilęgowskiej jednocześnie. To może już nie będę mówiła tego, co chciałam powiedzieć. Bo a nie, ja mnie bardzo nie powiedz, przepraszam, ja nie byłem świadom, że ci wchodzę w słowo. Powiem coś innego. Chciałam powiedzieć, że dla mnie Paweł Sołtys w ogóle nie jest pisarzem i czytając go ja słyszę głos, jego głos w głowie, więc on dla mnie jest opowiadaczem i to jest być może mała różnica, ale dla mnie jakaś taka zasadnicza, że on do mnie mówi. Opowiadaczem można być w różnych gatunkach. Właśnie, w różnych tak, dziedzinach on sztuki. Do mnie mówi i ja słyszę pauzy, słyszę oddechy i no to jest po prostu tego rodzaju doświadczenie. To jeszcze Stanisław tak stara, człowiekiem pióra, rozumiesz, przekopuje się przez te książki, a dla niej zostaje. No ale tak, bo ja się jednym celnym stwierdzeniem oddaję ducha tej książki. Stanisław Syt, suplementy siostry Flory. Właśnie, jednocelne zdanie potrzebujemy na temat tej książki. A niektórzy musieli się nagadać. O, jednocelne zdanie. No jest to książka ponad wszelką wątpliwość eksperymentalna. Jest to debiut, bardzo odważny debiut, który jest napisany czymś, co naśladuje psalm w dużej mierze. To państwo, którzy mają za sobą lekturę takich książek jak chociażby Paw Królowej Doroty Masłowskiej, ale też na przykład poemat Adriany Aleksin nie będą zaskoczeni. Państwo, którzy rzadziej obcują z taką literaturą, mogą być zaskoczeni. Czy jest to debiut ciekawy? Na pewno. Czy debiut, który mnie zachwycił, tak jak chociażby Wilęgowska? Trochę mniej. Mam wrażenie, że fabularnie mogłoby się tu więcej dziać i może ta książka broniłaby się lepiej, gdyby była nowelką po prostu, a nie pełnoprawną powieścią, jaką jednak chyba zamierzała być. No ja pozostaję obojętny wobec tej prozy. Niestety jakoś nie kupiłem tego, mimo że bardzo lubię eksperymenty i bardzo lubię no właśnie taką rytmizację, czy jakąś taką dziwny zaśpiew, który w prozie może się pojawiać. Nie obeszło mnie to zupełnie, przyznaję szczerze. Ta książka mi przypomina osoby, których na pewno każdy zna, takie osoby, które zaczynają do ciebie mówić i w pewnym chwili masz takie wrażenie powiedzieć, żeby ona już przestała, i tak jest trochę z tą książką. On mówi i ja już po pewnym czasie mówię, mam już tego dość, bo rzeczywiście konkretów w tej mowie jest niewiele tak naprawdę. Znaczy, jeżeli ta osoba ma przyjemny głos, to zawsze można się skupić. Tak, także zacząłem ją z zaciekawieniem, a potem jednak traktowałam z coraz większym zniecierpliwieniem. Mam nadzieję, Jacek, że to nie jest twoje doświadczenie tego podcastu jednak. Właśnie. oby nie było. Nowy tygodnik kulturalny. To teraz to, co najciekawsze, albo to, co bywa wyzwaniem, opowiadanie o sztukach wizualnych nie w formacie audio, w małym palcu. Ale w wideo będziemy mogli pokazać też pewne artefakty, które Boguś zgromadził i przyniósł do Centrum Sztuki Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Widzę, że siłujesz się z Józefem Chełmońskim, tak? Chcesz podnieść najpierw ten... No właśnie, dwa tomy. Bo już w jednym się nie zmieściło. Tom pierwszy teksty, tom drugi ilustracje, więc rzecz jest poważna. Katalog wymienia około... No 600 pozycji katalogowych, jak to się mówi. 300 istnieje, 300 nie istnieje, czy w każdym razie nie znamy wszystkich. Nie wiem, ile jest obrazów na wystawie. To może ja dodam, w Muzeum Narodowym w Warszawie i można ją oglądać do stycznia 25, więc jest sporo jest czasu. Nie wiem, ile jest obrazów. 120, tak. No więc wydaje mi się, że trochę za dużo. To znaczy, to jest taka trudna sytuacja muzealnicza. To znaczy, czy pokazujemy to wszystko, co się nam udało zgromadzić, czy robimy jakąś selekcję, czy wszystko wsadzamy do właśnie tego opasłego tomu, do którego mało kto zajrzy, czy jednak robimy ekspozycję i tak dalej. Z ekspozycją moim zdaniem nie do końca się powiodło. To znaczy, nie jest to ekspozycja, którą bym uznał za wzorcową, czy jakąś taką... daję tobie, Agnieszko, może przerzucisz, przydam do kamery. Myślisz, bo ja... Może udźwigniesz. Tak. Słabe ręce. Czy ona udźwignie, masz obowiązek. Natomiast rzecz jest taka, że ja myślę, że i tak...
To, czy ja powiem, że warto, czy że nie warto, to nie ma znaczenia. I tak państwo pójdą na tę wystawę, dlatego, no, że jest to Chełmoński, jeden z najbardziej lubianych malarzy, rozpoznawanych, kojarzonych. To jest bardzo dobrych, dodajmy. Tak, to jest bardzo dobry malarz, tylko nie we wszystkich obrazach. I trochę to jest tak, że właśnie ta chęć jakby ukazania takiej panoramy, prawda, całej twórczości powoduje, że wchodzą tam obrazy, które naprawdę spokojnie mogłyby wylecieć. Znaczy nie musiały wejść na tę wystawę. Ja bym był troszeczkę bardziej krytyczny. Trochę bym jednak tam poczyścił. Mam jedną złośliwą uwagę. O, to dawaj. To od tego powinniśmy zacząć. Od razu, zobacz, od razu się tu zjadł. Proszę państwa, Józef Chełmoński nie był wyłącznie malarzem koni, o czym wiemy. Ale jest również niezwykle intrygującym malarzem psów, czego ja jako miłośnik psów nie mogę darować, że właśnie to, że tutaj nie zostało to jakoś ujęte osobnym rozdziałem. Mówię przyłączam się żartem, do głosów oburzenia. Mówię oczywiście żartem trochę, ale coś w tym jest. To znaczy ta wystawa niestety podąża takim, wiecie, no, jakby ubitym traktem. Znaczy nie próbuje nam zmienić tego obrazu Chełmońskiego. Nie wiem, może bym od czego innego zaczął. Na pewno inny obraz bym powiesił jako pierwszy. Rozumiecie? Znaczy po prostu trochę jest to kolejna, w którą realizatorzy wpadli i trochę mam do nich żal o to, bo wydaje mi się, że jak się robi taką wystawę takiego artysty, o którym oczywiście, że nie wiemy wszystkiego. Oczywiście, że to nieprawda, że owszem, znamy go, tak, znamy, ale znamy co? Znamy te 5 obrazów, tak? Te bociany, to babie lato, coś tam, tak? Trójkę albo czwórkę, wszystko jedno. Trójka, program Trzeciej Polskich Radia. Czwórka też jest. No więc wiecie, chodzi mi o to, że trochę mi zabrakło tam jakiegoś takiego krytycznego namysłu. Coś oczywiście z tego pojawia się w tekstach katalogowych, ale znowu kto do nich sięgnie, prawda? No więc chodzi mi o to, że chciałem, czy miałem nadzieję, zobaczyć Chełmońskiego na nowo, czy nowymi oczami. Nie zobaczyłem, dlatego nie jestem taki entuzjastyczny wobec tej wystawy, jak na to by zasługiwała, no bo nie wiem, 3 lata przygotowań, wielka praca, muzea z całej Polski i tak dalej, i tak dalej. No, ale takie są wystawy monograficzne, one tak mają wyglądać. Tylko, że jakby ja bym spróbował jednak jakoś na nowo ten materiał trochę posadzić. Biografia jednak nie jest łatwą sztuką. No widzicie. No, tak. Bardzo, bardzo być może. Ja jestem po pierwsze psychofanem Chełmońskiego. Nic na to nie poradzimy. Z wielu powodów. Ciekawe, że malarze mają psychofany. Głównie z powodu tych koni. Byłem w niebo wzięty, oglądając tych obrazów taki natłok. Dowiedziałem się kilku nowych rzeczy, bo być może rzeczywiście nie dowiedziałem się tego, że był on świetnym malarzem psów. Natomiast ponad wszelką wątpliwość nie był świetnym malarzem sujek. Obraz pod tytułem Sujka. W ogóle nie wiem, co tam robi. Rzeczywiście jest to, no, to coś jest taka absolutnie szkaradnego. Wycięte jak z papieru, doklejone. Tak, no, tak. Znaczy to, wiecie co, to tutaj można oczywiście... Natomiast... Może Banksy zrobił interwencję i po prostu źle czytacie wystawę. Bo tego nie powiedzieliśmy. Wystawa jest duża, ale nie ogrom miasta. Można rzeczywiście przejść ją wzdłuż i wszerz, do czego namawiam, i oglądać ją sobie samemu i się trochę z tych kolejnych, w które państwo kuratorskie nas próbuje wpuścić, wyrwać. To jest pomysł dość prosty, tak? Czyli najpierw oglądamy Chłopomańskiego, Chełmońskiego, później oglądamy te konie i te rozbryzgi spod kopyt, które są chyba jednym ze słabszych jego znaków rozpoznawczych, a później jest ten chełmoński pejzażysta, który staje się taką pseudozodiakarą pod koniec życia. Nie, on się staje symbolistą. To symbolistą. To się przemienia. I jest to jakiś tam sposób go pokazania. Natomiast rzeczywiście można sobie tą dowolnie narrację opowiadać. Mnie cieszy fakt, że Chełmoński jest pokazany właśnie w tym wręcz być może nadmiarze. Cieszy mnie fakt, że ta wystawa pojedzie do Krakowa i do Poznania. Kraków i Poznań jeszcze. Warszawa to zobaczy. Dajemy prawo tej wystawie do istnienia. Tak, do jeżdżenia po Polsce. Nie, ja też mam wrażenie, gadając z różnymi młodymi ludźmi, właśnie nie końmi, no nie ludźmi, psami na pewno, że Chełmoński w jakiś niezwykły sposób rezonuje. I to jest wręcz, spotkałem się z tym już wielokrotnie wśród dzisiejszych 20-latków, że jeżeli coś z nimi zostało z edukacji licealnej pod tytułem Ikony Sztuki Polskiej, to Chełmoński, Reimont, Mickiewicz. To są te 3 nazwiska, które się jakoś przewijają. Mam teorię dlaczego, ale to jest na zupełnie inną rozmowę. Ja bawiłem się świetnie.
i zazdroszczę ci bardzo tych katalogów i zamierzam je zdobyć. Mamy drugą wystawę. Tak, ty i ja. Że sobie tak sam siebie zapowiem. Ty i ja. To jest wystawa z kolei, na którą namawiam wszystkich. Wystawa niepoważna, wystawa niemonumentalna, wystawa też nie mówiąca o rzeczy takiej właśnie posągowej czy pomnikowej, a mianowicie o gazecie, która była wydawana w ponurych latach PRL-owskich i właśnie próbowała trochę ten ponury PRL rozchmurzyć. Próbowała być zabawna, próbowała być estetyczna, próbowała być zachodnia. To był największy zarzut, jaki temu pismu został postawiony. Tutaj, proszę Państwa, taka panorama polegająca na jakby przedrukowaniu okładek tego pisma. Nie wiem, to są absolutnie fenomenalne. Te okładki są genialne. Robili je najlepsi z najlepszych. Cieślewicz, Tomaszewski i tak dalej, i tak dalej. Również mniej znani. Chyba można było wtedy podkradać i nie płacić tantiem, więc nawet Saul Steinberg był autorem jednej z okładek. Również to, co jakby było... Trzeba było kraść z tego brudnego zachodu. No właśnie, no oni chyba nakradli za dużo, bo zostali zamknięci na koniec, ale to już się, znaczy ten proceder najwyraźniej się z państwu komunistycznemu przejadł. Natomiast muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która mi się wydaje tutaj jakby totalnie kluczowa. To znaczy ty i ja jest jakby takim, wydaje mi się, ja nie muszę mieć racji, bo nie odbywałem jakichś pogłębionych studiów w tej materii, ale taka jest moja intuicja, że to był rodzaj takiego poligonu dla polskiej szkoły plakatu. Że potem te wszystkie nazwiska właśnie takie jak właśnie Cieślewicz, Starowiejski, one odpaliły w plakacie, ale miały taki poligon w postaci magazynu Ty i Ja, który dawał im bardzo siermiężną, bo to trzeba powiedzieć, bardzo siermiężną jakby formę do wykorzystania, bo ta jakość tego druku jest po prostu żałosna. I równocześnie to, co było największym handicapem, czyli to, że nie mamy wspaniałych zachodnich zdjęć, że nie mamy cudownych, wiecie, materiałów prasowych z najnowszych światowych produkcji, to właśnie staje się największą siłą tego magazynu, czyli pokazujemy to, opowiadamy to własnymi słowami. I to jest strasznie ciekawe, to jest wielka siła. Na dokładkę świetna literatura tam była drukowana. No tak, tam się pojawił Baldwin po raz pierwszy. Ale Baldwin, ale Doderer, dobrze, teraz mam Fuentes i tak dalej. No całe mnóstwo znakomitych nazwisk. To była jakby taka polska odpowiedź na... przejęzyczenie niezłe. Warszawska odpowiedź właśnie. Na krakowski przekrój. Się, taki gorszy przekrój po prostu. No nie, właśnie, że nie gorszy. Właśnie ta wystawa pokazuje, że wcale nie gorszy. Oczywiście mamy most łączący obie gazety, czyli Daniela Mroza, ale to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to było po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pismo, które... Ta wystawa jakby przywraca naszej pamięci i wielka chwała znowu Domowi Spotkań z Historią za to, że to zrobili. Tak, zrobili to bardzo fajnie. Ale to tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ale nie wiem, czy pamiętasz, Bogusiu, tą książkę, która wyszła w Charakterze wspólnie z PTWK jakiś czas temu wydana o ilustracji książkowej, która też zbierała te ilustracje książkowe z wydawnictw, nazwijmy to, użytkowych, a to zajmujących się rolnictwem, a to lasów państwowych, a to inżynieryjnych i tak dalej, i tak dalej. I ta książka wspólnie z tą wystawą jest trochę taką przypominajką, jak niesamowitym osiągiem cywilizacyjnym jednak była polska szkoła ilustracji w latach 60., 70. i to w 80. już niestety zaczęło jakoś dogorywać. Ale no to są fenomenalne graficznie rzeczy. I jak dzisiaj się na Boga Ojca mamy do czynienia naprawdę z lifestyle'owym, lekkim magazynem. I oglądając te okładki en masse, no to po prostu robi piorunujące wrażenie. Znaczy, tam jest też... Ja dodam, jeśli mogę, tylko takie nie osobiste wiem właśnie, wspomnienie. Czy jest szansa. Z powrotem zapisać, tak. Proszę. Bo jako mały chłopiec u rozmaitych cioć oglądałam te Ty i Ja. I w ogóle, słuchajcie, to był dla mnie wejście w niesamowity świat. Świat, którego w ogóle gdzie indziej nie istniał. Tak. Nie istniał. Tak. Więc ja myślę, że to... Oczywiście to było moje...
takie bardzo wyrywkowe spojrzenie, ale myślę, że to pokazuje, jak zupełnie czym niespodziewanym i nieoczekiwanym było takie podejście. I to wy mówicie oczywiście o ilustracji książkowej. Ja jako dziennikarz pracujący w różnych czasopisach, również potem ilustrowanych, kolorowych, no to ty i ja wywarło ogromny wpływ potem na rozwój całej prasy ilustrowanej u nas. No i też jest dwie rzeczy jeszcze, tylko chcę powiedzieć naprawdę na koniec, że na tej wystawie taka wyłazi taka siermięga polegająca na tym, że oni próbują tam za każdym numerem pokazać coś fajnego do kupienia i to jest strasznie trudne. Pasta do zębów, cztery rodzaje dosłownie, woda brzozowa do włosów i tak dalej. No to naprawdę, wiecie, to no, nędza tego PRL-u jest tak obnażona w gruncie rzeczy tam w sposób zupełnie taki niezamierzony. No po prostu oni tyle mieli, no mieli cztery pasty, no to pokazali cztery pasty na zdjęciu, no bo co mieli pokazać? Ale tak... tej nie było. No i jeszcze jedna rzecz, że potem jest jeszcze taki ostatnia rzecz, ostatni akord, czyli, bo pismo było wydawane przez Zrzeszenie Kobiet, czy coś takiego, zapomniałem, jak to się nazywało, tą organizację. Taki, coś takiego, ja nie wiem, Zrzeszenie Kobiet. No, nie, ale tak miłości, że koni, czy... Nie, no, obudźcie się, bo naprawdę potraktował was. Nie, chodzi mi o to, że to była taka absolutnie państwowo-twórcza organizacja, której ja się tak wymsknęło jakby spod kontroli trochę. No i na koniec jest to, że pokazują następczynię, czy następcę tego pisma, czyli coś, co nazywało się magazyn rodzinny. O, i to wygląda źle, I to jest super, takie tąpnięcie. To pokazuje, do jakiego doła żeśmy wpadli potem, jak to się skończy. Ale jeżeli uznasz ty i ja jako romans, no to zwieńczenie. Romans musi się skończyć. No nie musi oczywiście, ale czasami się tak kończy. Romans się musi skończyć. Z dom spotkań z historią w Warszawie. Romans, tak, ja myślałem, że musi się skończyć wspólnotą rodzinną, czy tam magazynem ty rodzinnym. I ja. Nie każdy romans kończy się wspólnotą rodzinną, ale chyba wybiegamy poza zakres naszego tygodnika kulturalnego. Tak mi przynajmniej tutaj sugeruje reżyserka naszego spotkania. Okej, to przepraszamy. Ty i ja, lifestyle'owy magazyn z PRL-u, dom spotkań z historią w Warszawie do 16 marca, a jednak... Wyszło wydawnictwo, które temu to podsumowuje, które temu towarzyszy, które jest równie warte zachodu, jak te pisma... Dwujęzyczne. Ale słuchajcie, co za przypadek, że właśnie otworzyłam ten periodyk na stronie z artykułem Zapomnieć się, marzyć, kochać, od czego zależy intensywność doznań seksualnych. I dalej jest opisane to, że chociaż żyjemy w epoce lotów kosmicznych, to było takie w latach 60. ważne, nie? W piosenkach często się pojawiało to odniesienie, to nadal nasza seksualność jest na poziomie człowieka epoki kamienia łupanego. No proszę, jakie aktualne. Mam nadzieję, że to się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Nie wracam. Ja żegnam z państwem i muszę niestety do moich następnych powinności. Poinstruowano nas, że między tematami musimy się wydalić. Tak. To się wydalamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nowy tygodnik kulturalny. Błażej i Boguś opuścili nas. Na szczęście za chwilę dołączy do nas gość specjalny tego odcinka. To jeszcze prowadzi do tego spotkania ścieżka przez muzykę. Zaczniemy od muzyki popularnej, no bo było tak wesoło i różne tutaj sugestie się pojawiały. Więc płyta, która w prezentacji singlowej, które jako pierwsze trafiły do mediów, rzeczywiście wydawała się czymś no z obszaru właśnie wesołości, także spotkania artystycznego pomiędzy Nosowską a Królem, Kasia i Błażej, tak delikatnie ten album został zatytułowany, ale w głębi samej płyty i w głębi duszy mojej słuchaczki nie jest to album wesoły czy jakiś taki taneczny, gdyby ktoś takiej kategorii stosował. Jest to z pewnością zapis jakiegoś takiego niezwykłego procesu dojrzewania do siebie, obok siebie dwójki artystów, którzy spotykali się przy różnych okazjach. Katarzyna Nosowska i Błażej Król. Te okazje to były koncerty, specjalne jakieś wykonania utworów, w których musieli się połączyć. No i połączyli się skutecznie na tyle, aby rzeczywiście wzajemnie siebie inspirować. I na tej płycie, o której wspaniale opowiadają, zachęcam do tego, żeby posłuchać czy obejrzeć, poczytać wywiady, w których wspominają tę robotę. Bardzo ciekawie dzielili się zadaniami, stawiali sobie wyzwania na przykład. Błażej mówił Kasi, napisz piosenkę o czymś i tutaj padało jakieś konkretne słowo. I od tego zaczynał się wstęp rzeczywiście do konkretnej pracy. Te słowa w piosenkach, które pisali wspólnie, czyli ktoś pisał zwrotkę, ktoś dopisywał kolejną, często zapisują też momenty ich relacji, łącznie z takim zdaniem popularnym wśród słuchających stacji radiowych, że siedzę w wannie i słucham techno. Tak śpiewa Kasia Nosowska i rzeczywiście tak było, kiedy zadzwonił do niej Błażej Król. Ale może tak ogólnie mówiąc, powiem jeszcze, że jest to płyta zawierająca piosenki,
pełną świadomością używam takiego określenia, czyli utwory muzyczne w miarę zwarte, mające zwrotki i refreny, a także często mostki. Piosenki w nastroju swoim głównie, w moim przekonaniu, melancholijne, i to jest ta część płyty, która ze mną jakoś tak najbliżej się komunikuje, co pewnie też nie jest dziwne. Muzykę napisał Błażej, tekstami się podzielili, jak powiedziałam, i to wszystko się jakoś tak dobrze skleja i jest wynikiem autentycznej relacji, co, o czym trochę powiedziałam, a chciałabym tym tę opowieść zakończyć, że właśnie z takich przypadkowych spotkań osób, które też dzieli przecież jednak pewien dystans doświadczeń artystycznych, tak bym to nazwała, no i też to, że w latach 90. nie było większego zespołu niż Hej, więc Kaśka dokładnie wie, czym jest gigantyczna popularność, a Błażej przez wiele lat w przestrzeni muzyki alternatywnej, aby żyć, pracował w sklepie i sprzedawał płyty, więc to, że teraz mogą się spotkać tak po partnersku, artystycznie, po ludzku, to jest jasne, ale też jakby z takim doświadczeniem artystycznym bardzo zbliżonym, z popularnością porównywalną, to jakoś tak mnie raduje. Gdyby spotkania generalnie ludzi kończyły się właśnie płytami, książkami albo jakimiś działaniami artystycznymi na tym poziomie, to byłoby super. Ona w wannie słucha techno, on w swojej wannie słucha ambientu, a później się spotkają razem i próbują mnie przekonać, żebym się nie przejmował swoimi niedostatkami, tylko błyszczał. Ja mam poczucie, że rzeczywiście te teksty często są na poziomie felietonów z pisma charaktery i takie mają być wzmacniające, terapeutyczne. Ale umiarkowanie mnie obeszły, tak jak umiarkowanie obeszła mnie muzyka, która jest, jak gdyby mucha nie siada, ale też ona, w sensie muzyka, ze mną nie została. Przesłuchałem tej płyty chyba sześciokrotnie i na tym poprzestanę, bo nic jak gdyby sobie nie nucę, ani właśnie na poziomie melodyjności, której od piosenek bym oczekiwał, ani w tym poziomie liryczno-tekstowym mnie to specjalnie nie przekonało. Najbardziej mnie rozbawił i podobał mi się trójutwór pod tytułem SMS, który się pojawia na początku, w środku i na końcu, jest takim instrumentalnym żartem króla. Kurczę, to te charaktery tylko bym sprostowała, że jeżeli to się może kojarzyć, to w przypadku Kaśki jest zawsze ironiczne mocno, bo jej poziom samoświadomości dawno odbiegł od takiego pop przedstawiania kwestii psychicznych. No, ciekawe, co mówisz. Ja mam zupełnie inne spojrzenie na te piosenki, zwłaszcza właśnie w tej części Dzwoń, Dom, Dalej. One są pokomplikowane trochę i specjalnie powiedziałam, że mają formę piosenek, bo trzymają się pewnego schematu. No ale jak to u takich artystów, kompletnie trzymają się go po to, aby zrujnować i zrobić wyjątek. Nowy tygodnik kulturalny. To co, przechodzimy do propozycji z przestrzeni muzyki poważnej, chociaż w obu tych przypadkach będziemy mieli pewne przełamania. Znaczy poważna to chyba ja bym to za duże określenie, no tak bym to powiedział. Natomiast przechodzimy do płyty, no, o której musimy powiedzieć, ponieważ firmuje ją Jakub Józef Orliński od czasu swojego, występu na inauguracji Olimpiady w Paryżu, gdzie tańczył w deszczu śpiewając, stał się niemal bohaterem narodowym i najważniejszym uczestnikiem tej historii Olimpiady. Historii tygodnika kulturalnego był bohaterem, zanim pojechał do Paryżu na igrzyska, umówmy się. No, ale słuchaj, tam też była wspomniana woda i prysznic. Tak. Ale tak. Szaleństwo, jakie wybuchło po tym, po jego występie w Paryżu, jest ogromne, nieprzewidywalne nawet wręcz. No i ta płyta jak gdyby spełnia oczekiwania artysty, który ma być artystą dla milionów. A wpisuje się też w kontekst to, o którym mówiłaś, Agnieszko, przy okazji Nosowskiej i Błażeja, że ta płyta też jest efektem spotkania, ponieważ tę płytę oprócz Jakuba Józefa Orlińskiego firmuje Aleksander Dębicz, czyli tak, Orliński, śpiewak, kontratenor, śpiewak stricte operowy, muzyka dawna, przede wszystkim baroka, ale też i trochę współczesnej. Dębicz, pianista wykształcony klasycznie, ale lubiący improwizować, interesując się muzyką filmową, że on ma też spory dorobek w filmie i teatrze. I z tego spotkania, no, tytuł płyty Let's Barok
pokazuje. Ale to musisz dodać, że tam jeszcze jest Marcin Ułanowski, zwany Ułanem, który grał w Nieskończonej. Jest świetny perkusista, głównie z kręgu muzyki popularnej, i Wojciech Gumiński, który gra na basie. Spotkałam kiedyś Ułana, który no naprawdę, och, gdzie on nie występował, na jakichś scenach. I właśnie był tak podekscytowany, że wszedł do innego świata, Orlińskiego i Dębicza. To był właśnie ten znak spotkania, który daje coś nowego. I z tego powstają, znaczy słuchałem muzyki barokowej, tam są chyba dwie kompozycje Dębicza, ale wpisane w konwencję to jednak muzyki barokowej, opracowanej właśnie na takie trio bardziej jednak jazzowe, nie rockowe, nie popowe, bo to jest fortepian, bas i perkusja. I powstała taka muzyka, trochę powiedziałam, smooth jazzowa, taka bardzo przyjemna do słuchania, to się świetnie słucha, to jest bardzo klimatyczne, bardzo nastrojowe. Głos Orlińskiego jest tam, sączy się nam miło do ucha. Natomiast jeśli ja mam jakiekolwiek zastrzeżenie tej płyty, to jednak jest to taki barok trochę jednak uładzony, bez tych kantów, bez emocji, bez tej drapieżności, które tej muzyki jest również wiele. No, faktem jest, że oni wybrali wyłącznie takie arie liryczne z bogatego repertuaru barokowego i tak to wszystko zakomponowali. Pod tym względem nie mam żadnych absolutnie zastrzeżeń, to jest naprawdę perfekcyjnie zrobione. Natomiast mówię, no to jest taka trochę dla mnie zagładka płyta. Ale chyba tak trochę miało być. Sam powiedziałeś, że artysta dla milionów i to rzeczywiście jest barok do słuchania w supermarketach i w windach bardziej niż w domach. Szymon się jedzie po muzyce. Ale nie tylko prawo do istnienia tej płycie. I niech dajemy. Sobie pewnie, że dajemy. Tylko rzeczywiście myślę sobie, że gdyby ona szła w Biedronkach i windach galerii handlowych, to byłby wielki krok naprzód, który ludzkość by niniejszym wykonała. Ja w domu regularnie puszczać jej nie będę, acz przesłuchałem bez... Jest przyjemny, ja przesłuchałem z przyjemnością. Jacku, a czy powiedziałbyś, że ci dwaj artyści i razem i osobno w tej chwili robią po prostu bardzo dużo dla popularyzacji muzyki poważnej? Oczywiście, tak. Nie, ja... Pod tym względem nie mam nic do zarzucenia, tylko to jest tak trochę jak z każdą muzyką crossoverową. No, ona podaje tę klasykę jednak w wersji bardzo takiej uproszczonej i to też jest muzyka barokowa uproszczona i wcale to nie znaczy, że ona w oryginalnej nie byłaby trudniejsza do słuchania, zwłaszcza jak to robi Orliński, bo on wie jak to interpretować tak, żeby ludzie, że tak powiem, szaleli jak na koncercie popu. To się tak dzieje przecież na jego koncertach. Natomiast nie wyobrażam sobie, jaki rodzaj breakdownsu mógłby zaprezentować, wykonując utwory tej płyty. Ale myślę, że sobie z tym też poradzi. Moja wyobraźnia w tym czasie zaczęła podsuwać możliwości figur, które mógłby Jakub Józef Orliński wykonywać w deszczu w Paryżu. Ale przechodzimy do płyty, która jest bardzo polska, z ziemi śląskiej. Miłosz, zespół tańca Śląsk ze Śląska, pieśni współczesne, tom drugi. Oczywiście nawiązanie do pieśni współczesnych. Jeżeli dobrze pamiętam, to 3 lata temu mogliśmy się cieszyć tym pierwszym tomem. Wtedy oczywiście, kiedy Miłosz przystępował do... A czyż to nie ja mówię, co ty mówisz? Oddaję ci głos. Słuchaj... Ja mam trochę kłopot z tą płytą. Znaczy ja, znowu, jest to świetnie zrobione. Jest to świetnie zrobione. Natomiast wydaje mi się, tam jest też mnóstwo wykonawców gościnnych. Dodają bardzo różnych, od Kai poprzez Igora Herbuta, Pawła Domagały. Nie będziemy ich wszystkich tutaj wymieniać. Każdy ma tam swój solowy numer. Natomiast uważam, że zespół Śląsk, który się odnalazł w tej konwencji, jednak... stać go na więcej. Znaczy, jak gdyby uważam trochę, że jest to potencjał niewykorzystany. Ta płyta jest dla mnie zbyt jednorodna mimo wszystko. Ojejku, no ja się czepiam muzyki konsekwentnie, to może już pociągnę to czepianie się. Słowo, którego zabrakło w twoim komentarzu, Jacku, to chyba nuda po prostu. No, powiedziałam, że to jest... To delikatnie ująłem. No. Tak, jest to rzeczywiście płyta, której trudno jest wysłuchać od początku do końca za jednym przysiadem. Mogło być lepiej. Ja też mam wrażenie, że to trochę jest historia podobna do kolaboracji Orlińskiego i Dębicza, w sensie, że te pieśni są jakoś wykastrowane i spłaszczone. Nie? I czasami rzeczy... Co mnie bardziej boli, słowo kolaboracja, czy że wykastrowane?
Jedno i drugie może boleć. Natomiast czasami rzeczywiście chciałoby się, żeby rzeczy były może mniej idealne i mniej perfekcyjne, bo to jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobione, ale po prostu momentami umiarkowanie przekonujące. Szczypatielność to jest takim słowem, które to, co może tutaj podrzucę, to już tak zamykając wątek muzyczny, że dla Miłosza to nagrywanie, które oczywiście odbywa się w warunkach precyzyjnie profesjonalnych w studiu, to jest dopiero etap i to, co się dzieje, działo się w przypadku pieśni współczesnych i teraz ma się wydarzyć późną jesienią w przypadku tego tomu drugiego, to spotkania na żywo, bo wszystko to trzeba zdemontować i przełożyć na spotkanie właśnie na scenie zespołu Śląsk, zespołu grającego na żywych instrumentach, Miłosza, który to wszystko produkcyjnie i w przestrzeni show, i w przestrzeni muzycznej ogarnia, no i tych zapraszanych wokalistów. I to trochę w przypadku jak Dębicza Jorlińskiego też ma być, myślę, w założeniu pierwotnym na pewno było zwróceniem uwagi w ogóle na tę przestrzeń, na sam zespół. Śląsk, przecież na Off Festival oni przyjechali, mnóstwo takich sytuacji się zadziało właśnie dookoła samego zespołu, które wyjęły go z tej przestrzeni. A to dzisiaj niedziela, to pójdźmy sobie zobaczyć, jak tańcuje Śląsk lub Mazowsze. Więc to tutaj też może zadziałać. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to zostanie zinterpretowane w tej wersji na żywo, no ale to dopiero przed nami można wyglądać tych dat. Widzisz, bo dla mnie jakimś takim niedoścignionym ideałem ostatnich lat, a być może już dekad, jeżeli chodzi o tego typu kolaby, no to jest jednak Mitch z Wodeckim, nie? Gdzie być może też sukces tego projektu polegał na tym, że zaczęliśmy od widowiska na żywo i od płyty, która była jednak koncertowa, tak, ale to było po prostu przekonujące w każdej W przypadku Mitchów i Wodeckiego nie było tego podstawowego pomostu pomiędzy różnymi, w cudzysłowie, bo ja nie wierzę w te różne światami muzycznymi, bo jednak Micze jakby w swoim korze, w DNA mają taką muzykę, którą Wodecki wykonywał, nie? I ta jego debiutancka płyta idealnie po prostu leżała muzycznie Maćkowi i jego kolegom. Ale teraz, a propos kolegów, to przejdźmy do sekcji trenerzy, zawodnicy, pamięć o sporcie, ważne daty wyryte w głowach wszystkich miłośników. Zapraszamy do nas Andrzeja Chyrę, z którym porozmawiamy o filmie Kulej, dwie strony medalu. Nowy tygodnik kulturalny. My jesteśmy komisją teraz, która będzie, a wy bierzecie udział w castingu do filmu. Jest dokładnie odwrotnie. To znaczy wy bierzecie w castingu. Znaczy wy bierzecie udział w castingu. Aha, czyli my zdajemy ten egzamin, tak? Wy jesteście grupa trzymająca władzę. Ale to jest może dobre pytanie, bo kiedy oglądaliśmy w Gdyni, na festiwalu filmowym w Gdyni film Kulej, dwie strony medalu, to tradycyjnie dla Watch Out Studios zjechała się cała ekipa, liczna, było tam dużo takich emocji, podziękowań i także opowieści o tym, że ten film dosyć długo powstawał, czyli że no, nie była wcale prosta historia do zakończenia tej opowieści, w której centrum jest Jerzy Kulej. Czy ty to potwierdzasz i też w jaki sposób ty jako Andrzej Chyra znalazłeś się w samym świecie filmu i czy od razu wiedziałeś, kogo zagrasz i czy ten papasz tam jakoś się rymuje w ogóle z twoimi doświadczeniami? To jest pytanie takie podstępne, bo wiem, niedawno spotykając nas tutaj podczas nagrania Tygodnika Kulturalnego powiedziałeś, że bardzo się rymuje z twoimi osobistymi i rodzinnymi doświadczeniami. Tak było. Wspaniale, tak. Wspaniale to przedstawiłaś, więc ja tylko pewne, żeby nie powtarzać, pewne fakty potwierdzę. Rzeczywiście powstawało to bardzo długo. To znaczy, ale właśnie ta historia chyba jest taką historią dosyć, jak ją się tak zrobi, taką anatomię, nie? Ten sekcję zwłok, to to widać taki trochę, przynajmniej w moim odczuciu, niepolski twór, czyli twór, nad którym bardzo długo, bardzo intensywnie cały czas pracujący zespół doprowadza po długim, co prawda, czasie, ale jednak doprowadza do końcowego etapu, który dla mnie jest sukcesem. I teraz tak, ja dołączyłem dosyć... Do mnie dotarła taka pierwsza jakby rzecz, to gdzieś w okolicach chyba właśnie pandemii. Czy ty byś nie przytył do roli? Tak mnie zapytała reżyser castingu Marta Kownacka. Zalety bycia aktorem. Po prostu tyć do roli.
A ja wcale nie miałem ochoty tyć do roli, nie? No więc mówię, że nie bardzo. No ale potem wrócił ten temat jakoś po dwóch latach chyba, no tak, tak, po dwóch latach, że jest w sumie, tak jak patrzą, to tam trudno, tam... Pol 6, możesz podobny, być szczupły. Nie do końca podobny. Ja mówię, no dobra, ja się mogę spróbować zapaść trochę, więc trochę się pasłem, ale nie do końca mi się udało. No i wskoczyłem jakby. I rzeczywiście ten mój bohater, czyli Felix Sztam, to jest też taki, trochę też taki niebolski bohater. Bo bohater, który z talentem nie... Na początku zaczął troszeczkę boksować, ale chyba stoczył 17 walk i stwierdził, że to nie jest... Średnio mu szło. Tak, ale stwierdził, że to nie jest dla niego. To znaczy on wie, jak boksować, ale on nie ma tego czegoś, co pokaże. W związku z tym skończył studia trenerskie i został jeszcze przed wojną trenerem kadry polskiej. Potem był trenerem tej kadry polskiej po wojnie, znowu przez wiele lat, i to w tych czasach najgorszej komuny, on z takiego domu warszawskiego, oficerskiego, Cud nad Wisłą i tak dalej. I on jakby prowadził ten cały czas tę kadrę swoją do kolejnych, od sukcesu do sukcesu, od złotych medali do złotych medali. Nie? Taki, okazuje się teraz tak, że facet, który ma przydomek papa, wcale nie jest, znaczy on jest papą jakby dla tych... pięściarzy, ale jakby w pełnym wymiarze, ponieważ oprócz tego, że on ich często wyciągał, gdzieś łapał z ulicy, z jakichś podwórkowych tych, no z jakichś tam właśnie młodzieżowych, bokserskich widowisk i wyciągał ich, czyli już uzyskiwał jakby takiego status kogoś, kto dzięki jego pracy z nim, oni zdobywają status społeczny oczywiście, bo stają się zawodnikami i teraz on ich jeszcze prowadzi do sukcesu, nie? Czyli oni jak gdyby cały czas na przykład to był, to, bo chcę powiedzieć, że był to niezwykle też innowacyjny, nowoczesny człowiek, który był właśnie jednym z pierwszych, który wprowadził coś w rodzaju pracy psychologicznej swojej własnej z tymi pięściarzami, jak ich zmotywować, jak dostarczyć im jakiegoś takiego komfortu w czasie walki i tak dalej. Zbudował, czy jak gdyby sprowokował zbudowanie ośrodka sportów olimpijskich, znaczy jakby takiego treningowego w Spale. Spale? Co ja mówię Spale? W Cetniewie. W Cetniewie to później. Cieszę się, że na mnie spojrzałeś, bo ja na pewno jestem żywą historią sportu. Tak, no, mam w małym palcu. Szkoda. Encyklopedią. Ja na siebie patrzę tak. Ciemno i wiem, szkoda, że po prostu... Szkoda, że nie ma z nami autora książki Sierpień, Pawła Sołtysa, bo on o sporcie wie wszystko i regularnie ikony polskiego sportu mitologizuje. No natomiast ja nie wiem... Ale poczekaj, bo Andrzej jeszcze nie odpowiedział, czy miałeś jakiś osobisty z boksem doświadczenie. Aha, bo jeszcze ten, bo chyba, że to jest, bo ja nie chcę tak cały czas... Ja bym chciał słyszeć. Też bym chciał, więc ja zadam pytanie. Dobra, to ile już... pan stoczył, tak. Okej, to już ja skończę szybko, żeby to już, przepraszam, bo ten monolog jest. Ale to przez to, że tak mi się to podobało, że wreszcie jest taki bohater, który jakby jest bohaterem sukcesu. Nie jest ten, który przegrał, ale go żałujemy, bo był kurczę do końca, po prostu był lepszy przecież. Nie? I miał tak świetnie rokował. Ja mówię nie tylko w sensie sportu, nie tylko w ogóle. Mamy film, który wygrał, który mówi o zupełnie innej części naszej polskiej zbiorowej tożsamości. Nie? Nazwijmy. Mówię o tym. Natomiast jesteśmy tutaj w zupełnie innej historii, w historii, która się kończy dobrze, nie? Czyli pomimo tego, że facet, który zdobył jeden złoty medal, nie rokował, że uda mu się zdobyć drugi, chyba że znajdzie 4 lata się, na kolejnych igrzyskach. Znajdzie się ktoś, kto jednak sprowokuje, też poruszając jakieś zupełnie inne elementy, nie tylko on sam
nazwijmy to, ale jego osobistym celem i zamiarem było doprowadzenie do tego, żeby Kulej zdobył drugi, stanął na drugiej olimpiadzie na ringu i żeby wygrał, nie? Ale ja muszę pociągnąć ten wątek. To, co pan mówi o Feliksie Sztamie, oczywiście jego biografii, jego przeszłości, oczywiście tego nie ma w filmie. Natomiast mnie się wydaje, że jest coś, co panu się udało przekazać istotnego, że o tego głównego bohatera Kuleja, jak gdyby walczą dwie osoby, które chcą go ukształtować, wychować i tak dalej. Z jednej strony jest ten pułkownik milicji grany przez Kota, z drugiej strony pan, znaczy papa Sztam. I pan rzeczywiście, mimo że niewiele mówi, nie mówi o sobie, ja tak odbieram, że jednak udało się pokazać, że ten Sztamp stara mu się przekazać jakiś system wartości. Jakoś go zmotywować nie tylko do machania pięściami, ale również do pewnego postępowania, myślenia, zachowania się. No absolutnie. To znaczy ja opowiadam historię Sztama, bo ona po prostu jest nieznana i chciałem po prostu przy okazji, ponieważ żeby to zagrać, no to musiałem jakby zrozumieć, jaki jest jego modus operandi. I teraz bo ja miałem spotkania z wnuczką na przykład, z prawnuczką nawet Feliksa, która jest bardzo osobą aktywną, która działa na jego pamięć i ona spowodowała, że został wybudowany pomnik jego właśnie przed halą gwardii właściwie, nie? Hala gwardii jest trochę w głębi, przed halą, nieważne. Zadałem jej jedno pytanie, bo miałem takie spotkanie, no bo chcąc zagrać tę postać, wiedząc, że nie muszę znaleźć jakby tak naprawdę ducha tej postaci, tego człowieka. No i zapytałem, czy on był z natury jakby staromodny, czy nowoczesny. No i nagle wypłynęła ta nowoczesność. I to było dla mnie jakby takim odkryciem, no bo ten papaż tam taki upupiony w tych zdjęciach z tamtych lat, czy w tej czapeczce, czy tego, okazuje się niezwykle dowcipny facet. Ja oczywiście tu miałem bardzo mało materiału, ale jak sobie nazbierałem tyle dobrych rzeczy na garb, to ja też wiedziałem, że ci zawodnicy mieli rzeczywiście w nim ojca, a na pewno był absolutnie dla nich kimś motywującym, ktoś, kto realnie działa na ich właśnie przez swój system wartości i przez skuteczność działania, bo to jest jak gdyby... No tak, ale też twój bohater jest narratorem, czyli opowiada nam, kim jest Jerzy Kulej, więc tak naprawdę wie o nim więcej. Taka jest rola dobrego trenera, dobrego nauczyciela, żeby wyciągnąć to, czego ten student i ten uczeń, ten podopieczny nie widzi. Ale czy masz wrażenie po obejrzeniu filmu, że na przykład ty sam, jako aktor wcielający się właśnie w rolę trenera, coś jeszcze chciałbyś nam powiedzieć o Jerzym Kuleju, czego nie widzieliśmy na ekranie, co ty jako postać chciałbyś o nim opowiedzieć właśnie jako ten narrator? Znaczy mi się wydaje, że chyba to się też działo. To znaczy, to były dwie osoby właściwie, no nie, właściwie te trzy, bo w jakimś sensie każdy z tych trojga bohaterów, które okrążały, czyli żona, pułkownik i papa, nie każde z nich miały na niego wpływ takie, że on się na chwilę zatrzymywał, koncentrował i musiał dać odpowiedź, nie? Albo musiał coś wykonać. No i rzeczywiście ten papaż tam chyba myślę, że go przywoływał do jakiejś refleksji prawdziwej, nie? Robiąc to w bardzo taki perfidny sposób, ponieważ robił to najczęściej bez jakby wielkich emocji, bez krzyku, bez strofowania, tylko... Więc ja rozumiałem, że też mogę sobie na to pozwolić, ponieważ ta relacja w gruncie rzeczy tak wyglądała, nie? To znaczy, gdybym ja tej wiedzy nie miał, to ja jako aktor pewno bym cisnął tego drugiego aktora, żeby on wiarygodnie mógł odpowiedzieć, nie? A jak my obaj wiedzieliśmy, jaka jest ta relacja, to mogliśmy też zbudować na tym ekranie jakiegoś rodzaju relację, która nie jest relacją
ogólną, taką typową w swojej typowości, tylko w tej swojej typowości unikalną. Nie? I gdzieś to mi się wydawało ciekawe zawsze, żeby przez pewne tajemnice, które wiemy, albo tajemnice, które sami sobie wymyślamy, zbudować coś intrygującego w czymś bardzo typowym. Nie, ale ta metafora narratora tu jest jak najbardziej na rzeczy, bo rzeczywiście ten wszechwiedzący narrator, jakim jest Papa Sztam, jest chyba jedyną osobą, przynajmniej tak to jest pokazane w filmie, która widzi te wszystkie potencjalne zagrożenia, te ścieżki, którymi Kulej może pójść, podczas gdy zarówno żona, jak i pułkownik. No nie trzeba być bardzo bystrym nawet, żeby widzieć, nie? Tylko żeby bystrość polega na tym, żeby jednak mimo wszystko tak użyć wszelkich dostępnych w rzeczywistości środków, osób i tak dalej, żeby jednak... Ciągnąć za odpowiednie sznurki. To znaczy, żeby to się nie skończyło tak, jakby się mogło ostatecznie, pomimo że Kulej się stara. Niemalże stara po prostu, żeby to się nie udało. Nie? Stara się zepsuć wszystko. Stara się zepsuć. Aż tam chyba już wie po prostu, że na tej olimpiadzie tylko on ma szansę. Tak naprawdę. Nie? Że być może coś tam się trenowali w Zakopanem, nie? Żeby się trochę wysokości nauczyć, przyzwyczaić i tak dalej. No ale jednak to był ten Meksyk, to było też mordercze dla wszystkich sportowców ze względu na wysokość, na której to się wszystko odbywało. No więc to było. A z moich osobistych to było to, że mój ojciec był kierownikiem sekcji bokserskiej w swojej karierze omnipotencjalnej w dawnych czasach, ze trzecioligowej wtedy chyba Górnik Polkowice. Oprócz innych tam swoich tych. No a poza tym ja rzeczywiście przez chwilkę nawet boksowałem, znaczy tak raczej dla formy, właściwie przed takim filmem, który robiłem tam 3-4 lata temu, więc tak jak gdyby byłem też to, a poza tym w swoim czasie, ponieważ mój ojciec też był, no skoro był kierownikiem sekcji, no to wiadomo, że oglądaliśmy ten boks i na żywo może nie tak dużo, ale w telewizji bardzo, no czyli lata... Końcówka 60., 70. latach, no to rzeczywiście byłem jakby na bieżąco, więc to nie mówię o, jakby tutaj jestem w czasach, które znam, które pamiętam, te dekoracje, jak powstawały tych wszystkich miast, ale zagranicznych, Meksyku. Aż kusi, żeby zapytać, czy czytałeś Ty i ja, skoro tak pamiętasz lata 60. Ty i ja pamiętam tylko, wiesz, jako tytuł tak naprawdę, nie? Bo później... Były te periodyki o rodzinie, które kończą wystawę w Domu Spotkań z Historią. Słuchajcie, opowiedzieliśmy trochę tylko o filmie Kulej, dwie strony medalu, właśnie przez pryzmat narratora, którym jest Papa Sztam. Oczywiście Tomek Włosok i inni aktorzy, którzy tam wypełniają tę przestrzeń sobą. Ksawer Żuławski, Michalina Olszańska. Ksawer Żuławski, który film wyreżyserował. Pozostaje nam zatem zaprosić na film Kulej, dwie strony medalu do kin od 11 października. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy ci, dziękuję wam za to spotkanie w ramach Nowego Tygodnika Kulturalnego. Polecamy się na przyszłość. Dziękujemy wszystkim patronom. Poprosimy oczywiście o wspieranie nas dalsze. I mówimy już do usłyszenia. Brama dla Andrzeja, dla Jacka, dla Oli i dla Szymona. I mówimy już też do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym miesiącu.